Siemanko bokserskie świry. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię marki Prince Boxing i jak to wszystko się zaczęło. Pomyślałem, że to może być ciekawy pomysł na odcinek. Dla mnie to będzie taka historia i pamiątka, a dla Was to może być takie biznesowe case study, jakie błędy popełniłem po drodze, a była ich cała masa, co zrobiłem dobrze. A wszystko zaczęło się tutaj, gdzieś w lewym górnym rogu, w kawalerce na Placu Grzybowskim, w której mieszkałem przez ponad rok. I wszystko tak naprawdę zaczęło się od marzeń. Bo wszystko się zaczyna od marzeń. Tak jak powiedział Muhammad Ali, że prawdziwi mistrzowie nie rodzą się na sali treningowej, tylko rodzą się leżąc w łóżku przed snem, z zamkniętymi oczami i marząc. I lubię myśleć, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Pana, Boga i że mamy taką siłę w sobie, że to, co sobie wymyślimy, to możemy zrealizować. I jak tak patrzę wstecz, to jestem dumny cholernie z siebie, że udało mi się stworzyć od zera, kompletnie od niczego, własną markę sprzętu do sportu walki i sprzedałem już tysiące produktów i dzisiaj Wam o tym opowiem. A więc tak jak mówiłem, wszystko zaczęło się, kiedy mieszkałem sam w kawalerce. Mieszkałem bez telewizora, bez komputera, więc moją jedyną rozrywką było czytanie. Czytałem mnóstwo książek biznesowych, różnych biografii i wtedy jakby postanowiłem, że założę własną firmę, że zostanę przedsiębiorcą. Chociaż kompletnie nie wiedziałem wtedy, co to znaczy. No i sprawa wyglądała tak, że w którejś z książek natrafiłem na informację o stronie alibaba.com. To jest taka strona, gdzie możesz zamawiać towar bezpośrednio od producentów z całego świata, z Chin, z Pakistanu i tak dalej. Więc wszedłem na tą stronę i pierwsze, co wpisałem, to co mi wpadło do głowy, czyli boxing gloves, rękawice bokserskie. I zamówiłem parę par różnych marek. Zobaczyłem, że kurczę, to przede wszystkim byłem w szoku, że to do mnie przyszło. I zacząłem od tego, że wystawiałem je na OLX. Na początek wystawiałem na OLX produkty innych marek, ale ci producenci cały czas do mnie pisali, że mogą mi zrobić mój własny branding, moją własną markę. I wtedy mnie olśniło. Pomyślałem, zrobię własną markę sprzętu do sportów walki. Pomysł własnej marki sprzętów do sportów walki spełniał wszystkie trzy kryteria, jakie sobie wcześniej założyłem. Czyli numer jeden to jest musiałem się na tym znać, musiałem coś wiedzieć o produkcie albo o branży, żeby mieć jakąkolwiek przewagę konkurencyjną. Po drugie, musiało mnie to jarać, musiało mnie to kręcić, żebym mógł przy tym pracować po 12 godzin na dobę. A po trzecie, co najważniejsze, musiało się dać na tym zarobić. I stwierdziłem tak, skoro KSW tak bardzo wypromowało sporty walki w Polsce, pojawiło się wtedy Fame MMA, jakby ja spojrzałem troszeczkę szerzej. Pomyślałem sobie, że boks niestety zostaje troszeczkę w tyle, ale MMA się niesamowicie rozwija. Popularność sportów walki się niesamowicie w Polsce rozwija. Pamiętam, że prowadziłem wtedy, pracowałem jako trener boksu i prowadziłem treningi czasami na zastępstwa w różnych klubach, na przykład w Akademii Gorilla. I pamiętam, że na treningi potrafiło przyjść nawet 100 osób na jeden trening. I wtedy mnie tknęło, że każda z tych osób potrzebuje rękawic, ochraniacza na zęby, bandaży i tak dalej. I stwierdziłem, że po prostu im je wyprodukuję. Miałem już swój genialny pomysł i zacząłem działać. Także teraz parę słów o błędach, jakie popełniłem, a była ich cała masa. Czyli przede wszystkim skupiałem się nie na tym, co trzeba, czyli mnóstwo czasu zmarnowałem nad myśleniem, jaka to ma być nazwa. Dopieszczałem każdy szczegół swojego logo. Z nazwą było tak, że miałem specjalne kryteria, jakie ona miała mieć, czyli miała być po angielsku. Miała na przykład się odmieniać, tak jak się odmieniają na przykład Twinsy, albo Firetexy, albo Mastersy. Chciałem, żeby ktoś bierze rękawice i mówi do siebie, patrzy na twoje rękawice i mówi, ty, ale masz zajebiste Prince'y. I tak to w zasadzie tata mi podsunął pomysł na nazwę Prince. Jest taka szkoła marketingu, że jak marka jest nieznana, to trzeba dodać określenie dokładnie, czym ona się zajmuje. Więc dodałem boxing i powstało Prince Boxing. Potem wziąłem się za tworzenie logo. Zadzwoniłem do jedynego wykształconego chłopaka z naszej ekipy, do Żaka. Jeżeli teraz to ogląda, to chciałem ci coś pokazać. Zadzwoniłem do Żaka i powiedziałem, że chcę stworzyć swoją markę, czy ma kogoś, kto umie zaprojektować logo. I dał mi kontakt do swojego kolegi Kuby, który powiedział, że w zasadzie to on nie ma czasu, ale da mi namiary na największego kozaka od logotypów, jakiego poznał w swoim życiu, na Piotrka. I Piotrek naprawdę okazał się kozakiem. Jak do tej pory, to jest jedyna osoba, z którą współpracowałem, którą określiłbym mianem High Performance. Jest po prostu zajebistym specjalistą, a dodatkowo jest mega uczciwy, pracowity, porządny i tak dalej. I to jest taka rada, jaką mogę dać, że w ogóle w życiu, ale w robieniu firmy najważniejsi są ludzie,
a bardzo trudno jest o dobrych ludzi, o dobrego pracownika. W ogóle mam wrażenie, że większość ludzi do niewielu rzeczy w życiu się nadaje. Ciężko jest się z nimi umówić tak, żeby przyszli na czas. Także ludzie, jeszcze raz ludzie, najwięcej czasu trzeba spędzić nad tym, żeby znaleźć odpowiednich ludzi. A więc skoro mowa o ludziach, to miałem już swoją nazwę, miałem już swoje logo i musiałem znaleźć kogoś, kto po prostu wyprodukuje mi ten sprzęt. Zacząłem od tego, że dowiedziałem się, gdzie się produkuje głównie sprzęt do sportu walki. Zlokalizowałem takie miejsce jak Sialkot w Pakistanie. To jest takie zagłębie manufaktur, gdzie praktycznie wszyscy producenci z całego świata robią swój sprzęt. I zacząłem po prostu pisać maile do tych faktur, do tych fabryk. Z jednym gościem współpracowało mi się najlepiej, wysyłał mi różne próbki i uznałem, że jest po prostu najlepszy. I to on zaproponował mi spotkanie na targach w Monachium, na takich największych targach sportowych na świecie. Jako że wierzę w siłę relacji, uważam, że trzeba człowiekowi spojrzeć w oczy, uścisnąć dłoń i że na tym tak naprawdę polega biznes, na relacji z drugim człowiekiem. Pojechałem na te targi, miałem mnóstwo notatek, mnóstwo pytań, on zabrał ze sobą mnóstwo próbek. Pamiętam, że siedzieliśmy chyba 4 godziny razem z moją Martyną, która była moim tłumaczem, bo wtedy nie mówiłem jeszcze po angielsku tak płynnie jak teraz. Dogadaliśmy wszystkie szczegóły. Po prostu zrozumiałem, że to jest ten gościu, z którym chcę współpracować i do dzisiaj z nim współpracuję. Po powrocie z tych targów, chyba 3 tygodnie później, przyszła do mnie pierwsza prawdziwa próbka modelu Number One i pamiętam, że to było to. Dobra, i teraz tak. Złożyłem zamówienie na 200 par rękawic, ileś tam bandaży, potem jeszcze przyszły ochraniacze na zęby i nagle się zorientowałem, że mam mnóstwo towaru, który muszę po prostu sprzedać. I wtedy do mnie dotarło, że skupiałem się na tym, żeby stworzyć piękny produkt, ale zapomniałem o tym, że najważniejszą rzeczą w biznesie i po to się zakłada firmę, jest po to, żeby zarabiać, czyli trzeba sprzedawać swoje produkty lub usługi. I to tylko i wyłącznie na tym powinieneś się skupić. Ja po prostu wpadłem w taką pułapkę, że uznałem, że mam zajebiste rękawice i będą się one same sprzedawały. To jest kompletnie nieprawda. Tak więc zacząłem od tego, że wykorzystałem swoje znajomości, czyli znałem mnóstwo ludzi ze środowiska sportu walki, trenerów, właścicieli klubów i tak dalej i rozprowadzałem te rękawice poprzez swoje znajomości, ale one w pewnym momencie się skończyły. Tak więc wtedy uderzyłem bardzo mocno do internetu i to był po prostu strzał w dziesiątkę. Po prostu w dzisiejszych czasach w internecie jest siła, w e-commerce jest siła, ale znowu na początku byłem całkowicie zielony, mnóstwo czasu mi zajęło, zanim dowiedziałem się, jak to się robi, jak się promuje swój sprzęt w internecie, jak się go sprzedaje. I dzisiaj mój biznes jest praktycznie tylko i wyłącznie w internecie, na mojej stronie internetowej, czy na marketplace'ach takich jak Allegro, jak Shopee, czy teraz bardzo mocno przygotowuję się do wejścia na Amazon międzynarodowy. Tak więc, jeżeli mogę coś doradzić ludziom, którzy mają swój pomysł, zastanówcie się nad tym, kto jest waszym klientem i jak będziecie mu to sprzedawać. Bo tylko to się liczy i żeby to był taki powtarzalny proces, no nie? Żeby ci nowi klienci cały czas do was przychodzili, żebyście ich, znaczy oni sami nie przyjdą, musicie ich znaleźć. Tylko zastanówcie się, jaką drogą to zrobicie i miejcie ten proces już przemyślany, zanim złożycie swoje pierwsze zamówienie za 20 tysięcy złotych, tak jak zrobiłem to ja. A więc podsumowując, tak wyglądała historia powstania marki Prince Boxing. Od młodego chłopaka, który marzył o swojej firmie w kawalerce, do dnia dzisiejszego, gdzie mam w każdym miesiącu przynajmniej 500 zamówień, nawet nie wychodząc z domu. A myślę, że to jest dopiero początek, bo przez pierwsze półtora roku popełniałem tylko i wyłącznie błędy. Dopiero dzisiaj mniej więcej nauczyłem się, jak to się robi, jak to działa i po prostu rozwijam to, co już działa. Więc podsumowując, wszystko tak naprawdę zaczyna się od marzeń, wszystko zaczyna się tu i najważniejsze jest to, żebyś na tym nie poprzestał. Jeżeli o czymś marzysz, to znaczy, że możesz to zrealizować, a najważniejszy jest ten pierwszy krok. Naprawdę, w dzisiejszych czasach żyjemy w tak niesamowitym świecie, gdzie masz dostęp do całej ludzkiej wiedzy, dostępnej za darmo na wyciągnięcie ręki w internecie. Możesz się wszystkiego nauczyć, nie wychodząc nawet z domu, musisz tylko chcieć. Najważniejsze jest to, moim zdaniem, żeby zacząć, żeby się rzucić, resztę rzeczy zrobisz w locie. A nawet jeżeli ci nie wyjdzie, nawet jeżeli zbankrutujesz, to co kurwa z tego? Po prostu możesz zacząć od nowa i na początku może nie bierz za dużego ryzyka na siebie, tak jak ja to zrobiłem, tylko drobnymi kroczkami zastanów się, co chcesz robić, czy to ma być produkt, czy to ma być usługa. Potem zastanów się, kto jest twoim klientem, jak wygląda twój taki idealny klient, kto to jest i teraz najważniejsza rzecz, w jaki sposób do niego dotrzesz. I dopiero wtedy zrób następny krok.
Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Mam nadzieję, że ta historia była ciekawa i wniosła coś do Twojego życia. Jeżeli tak było, to zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału. Dawajcie kciuki w górę. Jeżeli Ci się chce, to napisz obojętnie jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej spozycjonował ten film. Dobra, trzymaj się. Jeżeli masz pomysł, to zacznij, kurwa, działać. Pozdro.